Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest dla nas bardzo wyjątkowy vlog. Czegoś takiego jeszcze w historii podróżowania nie było, bo wstaliśmy o godzinie, czy to zobaczycie, jest 4:40. Jesteśmy w Bieszczadach, Łukasz jeszcze śpi i wybieramy się na szczyt bieszczadzkich połonin i bieszczadzkich szczytów, czyli na Tarnicę. I chcemy zobaczyć wschód słońca, więc wstaliśmy o tej dziwnej porze. Szalonej porze. Totalnie. Dobra, wychodzimy, pakujemy się. Bierzemy naszą nagrodę, czyli dwa bieszczadzkie piwka. Na Tarnicę wejdziemy przez tak zwane bukowe berdo. Czyli żółty szlak dzisiaj nas prowadzi. Przygrają na przestrzenie własny mi podają dźwięk. Takie śpiewy z nimi lub milczenie, w których znika każdy dawny lęk. Takich śpiewa
świętych wóków zginął lęk. Zaszumiały cię powietrza i ruszyłeś sam na szlak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas, Pan dał ci znak. Ten ostatni, ten najlepszy, przyszedł czas. O. Przerywamy niestety wyjście, ponieważ wyszliśmy na jakiś większy szczyt i okazało się, że tam leje i tam już dość mocno leje za nami. A tutaj dochodzą krople, więc a nie ma po drodze żadnej wiaty i żadnej możliwości, żeby się schronić. Nawet deszcz, nawet drzewa nie ma. Więc musimy szybciutko się ewakuować i schodzimy szybciutko na dół i uciekamy do vana. Ostatni widok. Uciekamy przed deszczem. Kurczę mi się. Gdzie wiem? Nadarza dochodzić? No na razie nie. O nie! Dopadł nas deszcz. Niestety. Z zaskoczenia. Już przeszła taka wielka fala. I... taka fala przeszła. Przeszła. No. I tam poszła. No idzie tutaj kolejna, także... O nie. No i tak, doszliśmy do Bukowego Berda, ale tak jak widzieliście, musieliśmy zawrócić, bo zaczął padać deszcz i zapowiadało się na sporą ulewę. Teraz się troszkę poprawiło, już nie ma takich czarnych chmur. No i morał z tej historii jest taki, że zawsze, niezależnie od tego, jaka jest prognoza pogody, trzeba w góry wziąć kurtkę przeciwdeszczową. Ja ją miałam w ręce, ale potem sobie pomyślałam, jest tak gorąco, od 3 dni sprawdzam pogodę, pogoda pokazywała, że będzie pięknie i słonecznie, więc jej nie wzięłam, bo pomyślałam, że będę ją nosić niepotrzebnie. No i okazało się, że prawdą jest to, co piszą mądrzy ludzie, czyli z górami nigdy nic nie wiadomo i w górach pogoda może się zmienić w każdym momencie, także... korzystajcie z tej naszej lekcji i zabierajcie ze sobą zawsze kurtki przeciwdeszczowe i coś ciepłego, bo tam na górze jeszcze strasznie wiało. Ale i tak jest dobrze, cieszymy się, mamy cały dzień przed sobą, także zrobimy dzisiaj jeszcze jedną atrakcję, która nie była w planie, także jeszcze będą ładne widoki. Normalnie mi oczy mi mrugają. To zmęczenie? Same oczy mi się zamykają. Wróciliśmy do vana i pierwsze to robię kawę. Bo... no normalnie to oko mi się samo zamyka już. No zużyliśmy energię. Całą. Snickers za chwileczkę, albo jakiś batonik. I kawusia. Proszę, Łukaszku. Byłeś dzisiaj bardzo dzielny. Dziękuję.
Cieszę się, że mnie helikopter nie musiał ściągać z góry. Że doszedłem o własnych siłach tam i z powrotem. Brawo. Korzystając z tego, że mamy cały dzień przed sobą, że troszkę nasze plany się pozmieniały przez deszcz, jedziemy w poszukiwaniu kolejnej bieszczadzkiej atrakcji. Także przed nami droga, a potem zobaczymy, co się wydarzy, bo jeszcze sami nie wiemy. Mamy kilka pomysłów, ale zobaczymy, co będzie dla nas dostępne. Jesteśmy teraz u pana Zygmunta. Pan Zygmunt jest słynną postacią tutaj w Bieszczadach, ponieważ pan Zygmunt wypala drewno, wypala węgiel drzewny. Zamienia te bale, które tutaj widzicie, drewna, w piękny węgiel drzewny, który później możecie sobie wsypać do kominka. To jest taka tradycyjna metoda, która no, tutaj już od XX wieku jest kultywowana właśnie w Bieszczadach, ponieważ było bardzo dużo lasów i miejscowi chłopi po prostu dostawali pozwolenie na to, żeby móc wypalić sobie drewno i najczęściej to było gdzieś głęboko w lesie. Mieli też takie wybudowane szały, albo jakieś takie chaty, bo no jak się tam szło do tego lasu, no to już oni to zostawali na wiele, wiele lat i tam sobie żyli w lesie wypalając drewno i cały czas pilnując ognia, ponieważ nie wystarczy wrzucić drewna do środka do takiego kotła, trzeba po prostu wiedzieć, w którym momencie wygasić ogień, zalać go ogromną ilością wody, żeby nie zamieniło się to drewno w popiół. A piece, które widzicie za mną, nazywają się retorty. W ostatnim piecu właśnie teraz następuje wypał. Piec środkowy jest teraz już puściutki, natomiast za mną, aż bije ciepłem, jest piec, w którym studzi się teraz węgiel drzewny. Jak widzicie, jest to wszystko uszczelnione gliną. Tak samo górę, tam gdzie jest taki otwór wielki, na którym się rozpala, w ogóle którego się rozpala. To wszystko jest uszczelniane gliną, żeby nie uciekało ciepło i żeby ten węgiel po prostu się zamienił w czarne złoto. Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy, bo wreszcie zobaczyłem, jak wygląda prawdziwy taki wypał. Wczoraj byliśmy w Muzeum Wypału Drewna. On jest zlokalizowany w Bieszczadzkim Parku Narodowym, więc jeżeli byście byli daleko od pana Zygmunta, chcieli zobaczyć, jak takie piece wyglądają i poczytać coś więcej na ten temat, to możecie sobie tam podjechać. Pomiędzy jedną atrakcją a drugą, czyli pomiędzy węglem drzewnym a kolejką, zrobiliśmy sobie przerwę na lunch. Kasia nam coś ugotuje i co to będzie, Kasiu? Dzisiaj będzie supa tajska. Ostatnio odkryliśmy takie super coś w sklepie. Zaraz wam pokażę co. Takie gotowe mieszanki, to jest zupa tajska, do tego wystarczy dodać mleko kokosowe, pieczarki kurczaka i mamy przepyszną zupę, także dzisiaj robimy taki szybki, pyszny lunch. To ja może puszczę muzyczkę. Proszę o zapalniczkę. Your touch is all I dream of. Now
jemy sobie zupkę, no i przyjechał jeden z naszych widzów, który jest teraz na wakacjach i właśnie jedzie dalej. Poleciliśmy mu odwiedzić wypał Zygmunta. Więc nawraca i jedzie do Zygmunta na węgiel drzewny. Przyjechaliśmy teraz na Bieszczadzką kolejkę leśną. Bardzo podobną kolejką jechaliśmy w Serbii. Jeżeli nie oglądacie tego odcinka, to możecie sobie zobaczyć klikając tu, albo po prostu będzie odcinek pod spodem. Bardzo fajny odcinek. A my szukamy wolnego miejsca, bo przyszliśmy no, w zasadzie przed chwilą, ale widzę, że już osoby się usadziły. Jest bardzo dużo ludzi. Proszę. To, co wyróżnia tą kolejkę, to to, że ona jest wąskotorowa i prowadzi przez las. I podobno mają być przepiękne widoki. Więc zobaczcie teraz sami. Dojechaliśmy na miejsce, teraz ciówcia się odłączyła i pojedzie po prostu, zamieni kierunek. Będziemy teraz wracać z powrotem. Ta atrakcja ciekawa, ale ta w Serbii była lepsza. Bo tutaj jest cały czas droga przez las i w zasadzie to nic nie widać, tylko no las. Więc my dzisiaj widzieliśmy bardzo podobne widoki, idąc na górę. No wiecie, drzewka, krzawy i tak dalej. Jedzie ciówcia. Także ten. Mamy teraz pół godziny postój i później będziemy wracać do tego miejsca, w którym zaczęliśmy, czyli w Majdanie. Nie będziemy czekać po prostu na tej stacji, więc idziemy przed siebie. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Co pijesz, Kasia? Lokalne piwo Ursa Major z Bieszczad, z Uherców. Uherce niżne? Uherce mineralne, sorki. Fajne. Jak? W zeszłym roku nie spróbowaliśmy, w tym roku próbujemy. Ma przepiękną okładkę. Tudzież etykietkę, zobaczcie, taką letnią. Aha. Wow. Piękna i to jest jakaś, co to jest, Łukasz? IPA? To jest Pale Ale. O, sorry. Takie gorzkie piwo. Wcześniej próbowaliśmy innego piwa, nie pamiętam jak się nazywało, też z tego browaru lokalnego bieszczadzkiego i było to dobre. To są w ogóle piwka, które mieliśmy wypić na Tarnicy, jak zdobędziemy szczyt. Niestety się nie udało, także piwka pocieszenia. Bo Kasia zrobiła taką nagrodę dla nas. Za wyjście na Tarnicę dostaniemy, będziemy mogli sobie wypić na górze piwko. Ale no nie doszliśmy, więc ja zaproponowałem Kasi nagrodę pocieszenia. Tą nagrodą pocieszenia będzie naleśnik w chacie wędrowca. Kto oglądał w zeszłym roku nasze vlogi z Bieszczad, to wie co to jest, a kto nie wie, no to, się dowie za chwilę. Trochę nas wynudziła ta kolejka, ale na szczęście jesteśmy już pod chatą wędrowca. I idziemy na szamę. O nie, okropnie była kolejka. No nie, kolejka jest duża. Dużo dłuższa niż ostatnio. No ale nic, wytrzymamy. Nie? To jest naleśnik gigant w wersji dużej, największej z możliwych, waży około kilograma. No i cóż, liczę na to, że to zjem. To jest moja nagroda pocieszenia za nie wyjście na tajemnicę. Smacznego. Dziękuję. Proszę nie pytajcie, czy jestem w ciąży. Po tym będziesz, spożywczej. Jeżeli myśleliście, że zjemy go na spółkę, to się myliliście, ponieważ zarówno ja, jak i Kasia dostaliśmy po całym tym gigancie. No i będziemy jeść. Niam, niam. Chyba przesadziłem z wielkością. Chociaż jak zobaczycie po drugiej stronie kamery,
Moja żona Kasia sobie doskonale z tym poradziła. Jak tam Kasia? Dobrze, tylko mam katar. No jest prawie pusty. Okazało się, że za zjedzenie giganta dostaje się dyplom, więc znalazłam w sobie dodatkową motywację, żeby zjeść. I u mnie już jest pusto. Zjadłam całego. Niczego nie żałuję. Dziękuję. O, dziękuję bardzo. Ale tutaj pokonali samodzielnie dwa giganty. Więc gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy. No, Kasia, gratuluję ci. Tak, tak. Pokaż swój dyplom. Naleśnik The Gigant został zjedzony. Zostanie to oprawione. Ja już byłem bliski rezygnacji, już miałem się poddawać. I po prostu pomyślałem, że to się nie uda. Ale państwo obok mnie kibicowali, bili brawo i udało się. Wcisnąłem i jeszcze żyję, dobrze się czuję. Także polecam. Da się to zrobić. Niesamowity dzień, pełen wrażeń za nami. Tęskniliśmy za takimi dniami. Bardzo cieszymy się, że znowu jesteśmy w trasie. Widzieliśmy wschód słońca. Teraz żegnamy to słońce, ponieważ jest zachód. No i cóż, dziękujemy wam, że byliście z nami w tym odcinku, w tym dniu. Jeśli wam się podobało, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie nasz kanał, bo zbliżamy się do tego sławnego srebrnego przycisku i skoro jesteśmy tak blisko, to już fajnie byłoby go mieć. Tak samo jak fajnie jest mieć ten dyplom po zjedzeniu naleśnika. Dzięki, trzymajcie się. Zaszumiały cię powietrza i sam na szlak. Ten ostatni, ten najlepszy. Przyszedł czas, Pan dał ci znak. Ten ostatni.